Namaste, moi mili, witajcie dzisiaj na mocno energetyzującej jodze w jasie otwierającej biodra do rajskiego ptaka. Dzisiaj będziemy już łączyć całą naszą mocną sekwencję od razu z chwytem za plecami, z taśmą. Jeśli nie chwytacie się za plecami, możecie zamarkować ruch zbliżania dłoni do dłoni. Dlatego przygotujcie sobie paski do jogi bądź taśmy. Najlepsze są takie, które możemy sobie gdzieś opleść na nadgarstku bądź mieć na przedramieniu. Przygotujcie sobie też jeden stabilny klocek do jogi. Odstawcie go z przodu. Usiądźcie na razie na piętach bądź w siadzie z krzyżnym. Złączcie kciuki i palce wskazujące. Przełączcie się na oddech nosem. Wdech, wydech, szumiący w gardle. Oddech, ujjayi. Z wdechem zasysaj pępek, aktywuj mula bandę, rośnij czubkiem głowy w górę. Z wydechem lekko kieruj podbródek do mostka, oddalaj barki od uszu. Zachowaj delikatnie aktywny brzuch, zostajemy na moment. Wczuwaj się w wydłużające się wdechy i wydechy. Łapiąc Twój naturalny, indywidualny rytm oddechów. Z wdechem zasysaj mocniej pępek, aktywuj mula bandę. Z wydechem pozostawiając brzuch lekko aktywny, oddalaj barki od uszu, utrzymuj proste plecy. Wydłużaj wdechy i wydechy w Twoim własnym tempie. Powoli z każdym wdechem poczuj energię napływającą do ciała, poczuj się dotleniony. Rób dłuższy wydech od wdechu. Poczuj, że Twój oddech wydłużył się już znacznie. Jesteś gotowy do naszej praktyki. Zachowując aktywną mula bandę przez całą sekwencję asan. Przechodzimy do dynamicznej rozgrzewki. Z wdechem spleć dłonie, przeciągnij się ramionami nad głowę, oddal barki od uszu. I teraz na wydechu rozczepisz palce dłoni, połóż je na macie, klęk podparty, dłonie pod barkami, kolana pod biodrami, grzbiety stóp na macie. I z wdechem zapadamy się w lędźwiach, przechodzimy do krowy, oddychaj szumiącym w gardle oddechem. Z wydechem zaokrąglamy plecy do kota, mocniej odepchnij się dłońmi od maty. Jeszcze 10 bardziej dynamicznych powtórzeń z szybszym oddechem. Wdech krowa. Wydech kot. Wdech krowa 2. Wydech kot. Wdech krowa 3. I wydech kot. Wdech krowa 4. I wydech kot. Wdech krowa 5. Wydech kot. Wdech krowa 6. Wydech kot. Wdech krowa 7. Wydech kot. Wdech krowa 8. Wydech kot. Wdech krowa 9. Wydech kot. Wdech krowa 10.
I wydech, pozycja kota, przysiądź bardziej nad piętami. Rozpoczynamy dynamiczne krążenia tułowiem w lewo. Nie licz powtórzeń, skoncentruj się na płynnych ruchach bez strzelania w stawach. Z wdechem tułów na lewo, barki nad dłonie. Wydech tułów na prawo i pośladki nad pięty. Krążymy i wdech. Wydech, szukaj obszernych, wygodnych zakresów ruchu. Wdech. Wydech. Wdech, rozgrzewaj całe ciało. Wydech. Wdech w pozycji. I wydech. Uwaga, zostań sam w głębokich oddechach, w krążeniach tułowiem. Wdech, wydech, szumi w gardle. Szukasz wygodnych zakresów ruchu. Mocno odpychasz się dłońmi od maty. Oddalasz barki od uszu. Z wdechem zasysasz mocniej pępek, mula banda aktywna. Czujesz, jak ciepło napływa do stawów. Czujesz coraz większą elastyczność i plastyczność w mięśniach. Krążeniem rozbijasz wszystkie napięcia po nocy. I zrób jeszcze dwa kółka w naszym kierunku i zmienimy stronę. Uwaga, zmiana strony, pośladki nad pięty. Z wdechem tułów na prawo, barki nad dłonie. I wydech tułów na lewo i pośladki nad pięty. Wdech prawo i dłonie. I wydech lewo i pięty. I wdech prawo dłonie. I wydech lewo i pięty. I wdech prawo dłonie. Wydech lewo pięty. I wdech prawo dłonie. I wydech lewo pięty, zostawiam już Cię w samodzielnych kółkach. Wdech. I wydech, wsłuchuj się w rytm oddechów. Koncentruj się na poszerzaniu zakresu ruchu, ale wygodnie, bez strzelania w stawach. Mocno odpychaj się dłońmi od maty. Oddalaj barki od uszu. Poczuj, jak do stawów napływa przyjemne ciepło. Poczuj coraz większą plastyczność i elastyczność w tułowiu i we wszystkich mięśniach. Głęboki, szumiący oddech ujjayi. Z wdechem zasysaj mocniej pępek, aktywuj mocniej mula bandę. Zrób jeszcze dwa kółka. Uwaga, zatrzymujemy się w klęku podpartym, podwijamy palce stóp, rozstaw kolan na szerokość bioder, odejdźcie kolanami mały kroczek w tył, tak żeby nie były pod biodrami, barki nad dłońmi, podwijamy kość ogonową, czaturanga pierwsza, z wdechem zasi mocniej pępek, na wydechu biodra, klatka piersiowa, czoło, grzbiety stóp na matę. Z wdechem zasi pępek, klatka do góry w kobrze. Możesz przechodzić przez czaturangę pierwszą, przez kobrę, jeśli nie przechodzisz przez pełną czaturangę i przez psa z głową w górę. Z wydechem podwiń palce stóp, pies z głową w dół, mocniej odepchnij się dłońmi od maty. I teraz na wdechu unosimy prawą nogę w górę, otwieramy prawe biodro, przeciągamy się. I z wydechem przyciągamy sobie prawe kolano pod mostek do deski. I z wydechem prawa noga wraca w górę, otwierasz prawe biodro. I wydech, prawa stopa idzie nam na matę, druga strona. Wdech, lewa noga w górę, uginamy lewe kolano, otwieramy lewe biodro, przeciągamy się. I na wydechu lewe kolano idzie pod mostek do deski.
i wdech wróć. Lewą nogą w górę otwierasz lewe biodro. I wydech, lewa stopa na matę. Z wdechem deseczka, podwiń kość ogonową. I wydech, czaturanga pierwsza albo druga, już pełna. Z wydechem kobra albo pies z głową w górę, zasi pępek. I wydech, pies z głową w dół, przejście do powitania słońca. A. Z wdechem przejdź lub skocz do przodu, stopy złączone lub na szerokość bioder. I na wydechu skłon. I wdech, zroluj się w górę, unieś ramiona nad głową, dodal barki od uszu. I wydech, sama stitihi, dłonie przed sercem, 5 szybkich powitań słońca. A. Wdech, ramiona w górę, zasi pępek. I wydech, skłon, dłonie na matę. Wdech, deska, podwiń kość ogonową. I wydech, czaturanga. Wdech, kobra albo pies z głową w górę. I wydech, pies z głową w dół. Wdech, przejdź do przodu. I wydech, skłon. Wdech, góra. Wydech, samastitihi. Drugi raz. Wdech, ramiona w górę, zasi pępek. I wydech, skłon. Dłonie na matę. Wdech, deska. Podwiń kość ogonową. I wydech, czaturanga. Wdech, pies z głową w górę, kobra. I wydech, pies z głową w dół. Wdech, przejdź lub skocz do przodu. I wydech, skłon. Wdech, góra. Wydech, samastitihi. Trzeci raz. Wdech, ramiona w górę. I wydech, skłon. Wdech, deska. I wydech, czaturanga. Wdech, kobra, pies z głową w górę. I wydech, pies z głową w dół. Wdech, przejdź do przodu. I wydech, skłon. Wdech, góra. Wydech, samastitihi. Czwarty raz. Wdech, ramiona w górę. I wydech, skłon. Wdech, deska. I wydech, czaturanga. Wdech, kobra, pies z głową w górę. I wydech, pies z głową w dół. Wdech, przejdź lub skocz do przodu delikatnie. I wydech, skłon. Wdech, góra. Wydech, samastitihi. Piąty, ostatni raz. Wdech, ramiona w górę. I wydech, skłon. Wdech, deska. Wydech, czaturanga. Wdech, kobra, pies. I wydech, pies z głową w dół. Uwaga, przed nami sekwencja tańczących wojowników. Przygotujcie sobie taśmę elastyczną gdzieś z boku bądź na nadgarstku. Jeśli nie wykonacie chwytu za plecami, to na początku pokażę Wam pierwszy wariant ze zwykłym kątem rozciągniętym. W psie z głową w dół, z wdechem prawa noga w górę. Na wydechu przestaw prawą stopę między dłonie, prawe kolano nad kostką. Z wdechem zmniejsz rozstaw stóp, doklej lewą piętę do maty. Wojownik pierwszy, wyrównaj biodra, napnij lewy pośladek. I wydech, wojownik drugi na lewą stronę. Zachowujemy prawe kolano nad kostką. Wdech, odwracamy wojownika, lewa dłoń na lewą nogę z tyłu. I teraz wydech, jeśli nie robisz bada parśwa konasany jednym ruchem, prawy łokieć na prawe udo, zwykły kąt rozciągnięty z wydechem. Z wdechem wracamy do wojownika drugiego. Na wydechu lekko uginasz lewe kolano, przechodzisz od razu przez czaturangę. Z wdechem kobra, pies z głową w górę. I wydech, pies z głową w dół. Druga strona, na razie ten łagodniejszy wariant.
Możecie go robić bez chwytania się za plecami. Ok, wdech lewa noga góra. I wydech lewa stopa między dłonie, lewe kolano nad kostką. Wdech mniejszy rozstaw stóp, prawa pięta do maty, wojownik pierwszy, równe biodra. Napnij prawy pośladek. I wydech, wojownik drugi, na prawą stronę, lewe kolano nad kostką. Wdech, odwracamy wojownika, prawa dłoń na prawą nogę z tyłu. I teraz z wydechem, jeśli nie chwytasz się za plecami, to pozostań przez następne nasze powtórzenia z lewym łokciem na lewym udzie, zwykły kąt rozciągnięty, ok? I na wdechu wracamy sobie do wojownika drugiego. Z wydechem lekko uginasz prawe kolano i przechodzisz przez winiasę czaturanga. Wdech, pies z głową w górę. I wydech, pies z głową w dół. Uwaga, możesz zostać w tej łagodniejszej wersji z łokciem na kolanie zamiast Baddha Parshvakonasany. Ja teraz pokażę Ci wariant chwytu za plecami z taśmą. Jeśli chwytacie się za plecami, już robiliście naszą mocno rozwiniętą sekwencję do rajskiego ptaka, to przygotujcie sobie jakiś kawałek taśmy bądź taśmę elastyczną, pasek do jogi w zasięgu ręki. Ja sobie oplatam zawsze ją na nadgarstku. Tym razem sobie wezmę na lewe przedramię, tak żeby szybko chwycić się za plecami. I przechodzimy sobie do psa z głową w dół. Tańczący wojownicy. Sekwencja zmodyfikowana. Wdech, prawa noga w górę. Wydech, prawa stopa między dłonie, prawe kolano nad kostką. Wdech, wojownik pierwszy, równe biodra, napnij lewy pośladek. I wydech, wojownik drugi, na lewą stronę, prawe kolano nad kostką. Wdech, odwróć wojownika, lewa dłoń, lewa noga. Uwaga, i teraz z wydechem uwalniamy taśmę, kąt rozciągnięty, od razu prawe ramię, pod prawym udem, lewe z taśmą za plecy. Chwytacie się tu na momencik za plecami, jeśli nie używacie taśmy, można zamarkować ten ruch, zbliżać palce dłoni do siebie, ok? Z taśmą zsuwamy ją z przedramienia i chwytamy z wydechem. Baddha Parshvakonasana od razu. Na wdechu puśćcie taśmę, puśćcie ramiona, wróćcie do wojownika drugiego. Tu nasza sekwencja robi się mocna, więc możecie sobie przechodzić przez kąt rozciągnięty zamiast chwytu za plecami. Okay? To jest wersja dla osób bardziej zaawansowanych. Ja już też tą wersję będę robiła. I teraz z wydechem uginamy sobie lewe kolano i wracamy do czaturangi. Wdech. Kobra, pies z głową w górę. I wydech. Pies z głową w dół. I tutaj, jeśli używacie taśmy, zmieńcie sobie dłoń, oplećcie ją dookoła prawego nadgarstka. Także rozumiecie, o co chodzi, chwyt za plecami, dosyć mocne, z rotacją barku, ramienia, które jest na dole do wewnątrz. Możecie go zamarkować, możecie też być cały czas w tym wariancie. Dzisiaj już mamy tą naszą sekwencję z rajskim ptakiem mocniej zaawansowaną. Ok. Wróćcie do psa z głową w dół, druga strona, z mocniejszym wariantem, z chwytem za plecami. Wdech, lewa noga w górę. Wydech, lewa stopa między dłonie, lewe kolano nad kostką. Wdech, wojownik pierwszy, równe biodra, napnij prawy pośladek. Wydech, wojownik drugi na prawo, lewe kolano nad kostką. Wdech, odwróć wojownika, prawa dłoń na prawą nogę i uwaga, nasza sekwencja chwyt za plecami albo zwykły kąt rozciągnięty. Wydech, rozplątujemy sobie taśmę, lewe ramię idzie pod lewym udem. Prawa dłoń z taśmą za plecami, chwytamy gdzieś za taśmę. Jeśli nie używacie taśmy, tak Wam wygodniej, to markujcie zbliżanie się palców lewej dłoni do prawej. Baddha Parshvakonasana, ok? Na wdechu puszczamy taśmę, rozłączamy ramiona, wojownik drugi, powrót. I teraz z wydechem uginamy prawe kolano i przechodzimy do czaturangi. Wdech, kobra, pies z głową w górę. I wydech, pies z głową w dół. Możecie w wojownikach pierwszych wybrać zamiast chwytu za plecami z wydechem wariant z łokciem na udzie. Albo markujemy sobie
chwyt za plecami, bądź jeśli jesteście na tyle elastyczny, to chwyt dłonią za dłoń, ok? Mamy trzy asany do wyboru. Jeszcze 5 razy na każdą stronę sekwencja tańczących wojowników. Wybierz swój wariant kąta rozciągniętego albo splątanego kąta rozciągniętego. Ok, szybsze tempo. Rozgrzewamy mocniej całe ciało i biodra. Pierwszy raz, wdech, prawa noga w górę. Wydech, prawa stopa między dłonie, prawe kolano nad kostką. Wdech, wojownik pierwszy, równe biodra, napnij lewy pośladek. I wydech, wojownik drugi na lewo. Wdech, odwracamy wojownika, lewa dłoń, lewa noga. I wydech, kąt rozciągnięty albo chwyt za plecami, Baddha Parśwa Konasana. Wdech, wojownik drugi powrót. I wydech, Chaturanga. Wdech, kobra, pies z głową w górę. I wydech, pies z głową w dół, druga strona. Wdech, lewa noga w górę. Wydech, lewa stopa między dłonie, lewe kolano nad kostką. Wdech, wojownik pierwszy, równe biodra, napnij prawy pośladek. I wydech, wojownik drugi, na prawą stronę. Wdech, odwracamy wojownika, prawa dłoń, prawa noga. I wydech, kąt rozciągnięty, albo Baddha Parśwa Konasana, chwyt za plecami. I wdech, wojownik drugi powrót. I wydech, Chaturanga, przejście przez winiasę. Wdech, kobra, pies z głową w górę. I wydech, pies z głową w dół, drugi raz. Wdech, prawa noga w górę. I wydech, prawa stopa między dłonie, prawe kolano nad kostką. Wdech, wojownik pierwszy, napnij lewy pośladek. I wydech, wojownik drugi, na lewą stronę. Wdech, odwróć wojownika, lewa dłoń, lewa noga. I wydech, kąt rozciągnięty albo Baddha Parśwa Konasana, chwyt za plecami. I wdech, powrót do wojownika drugiego. I wydech, przejście przez winiasę Chaturanga. Wdech, kobra albo pies z głową w górę. I wydech, pies z głową w dół, druga strona. Wdech, lewa noga w górę. Wydech, lewa stopa między dłonie, lewe kolano nad kostką. Wdech, wojownik pierwszy, napnij prawy pośladek. I wydech, wojownik drugi na prawo. Wdech, odwróć wojownika, prawa dłoń, prawa noga z tyłu. I wydech, kąt rozciągnięty albo związany chwyt za plecami. I wdech, wojownik drugi powrót. I wydech, Chaturanga. Wdech, kobra albo pies z głową w górę. I wydech, pies z głową w dół, trzeci raz. Wdech, prawa noga góra. I wydech, prawa stopa między dłonie, prawe kolano nad kostką. Wdech, wojownik pierwszy, napnij lewy pośladek. I wydech, wojownik drugi, na lewą stronę. Wdech, odwróć wojownika, lewa dłoń, lewa noga. I wydech, kąt rozciągnięty, albo chwyt za plecami Baddha Parśwa Konasana. I wdech, wojownik drugi powrót. I wydech, przechodzimy do Chaturangi. Wdech, kobra, pies z głową w górę. I wydech, pies z głową w dół, druga strona. Wdech, lewa noga góra. I wydech, lewa stopa między dłonie, lewe kolano nad kostką. Wdech, wojownik pierwszy, napnij prawy pośladek. I wydech, wojownik drugi, na prawą stronę. Wdech, odwracamy wojownika, prawa dłoń, prawa noga. I wydech, kąt rozciągnięty albo związany z chwytem za plecami. Wdech, wojownik drugi powrót. I wydech, Chaturanga Dandasana. Wdech, kobra, pies z głową w górę. I wydech, pies z głową w dół, czwarty raz. Wdech, prawa noga w górę.
Wydech, prawa stopa między dłonie. Wdech, wojownik pierwszy, napnij lewy pośladek. Wydech, wojownik drugi, na lewą stronę. Wdech, odwróć wojownika, lewa dłoń, lewa noga. I wydech, kontr rozciągnięty albo związany, chwyt za plecami. I wdech, wojownik drugi, powrót. I wydech, czaturanga. Wdech, kobra, pies z głową w górę. I wydech, pies z głową w dół, druga strona. Wdech, lewa noga w górę. Wydech, lewa stopa między dłonie. Wdech, wojownik pierwszy, napnij prawy pośladek. I wydech, wojownik drugi, na prawą stronę. Wdech, odwracamy wojownika, prawa dłoń, prawa noga. I wydech, kąt rozciągnięty albo związany z chwytem za plecami. I wdech, wojownik drugi, powrót. I wydech, czaturanga, dandasana. Wdech, kobra, pies z głową w górę. I wydech, pies z głową w dół. Piąty raz, ostatni. Wdech, prawa noga, góra. Wydech, prawa stopa między dłonie. Wdech, wojownik pierwszy, napnij lewy pośladek. I wydech, wojownik drugi, na lewo. Wdech, odwróć wojownika, lewa dłoń, lewa noga. I wydech, kąt rozciągnięty albo związany z chwytem za plecami. Wdech, wojownik drugi. I wydech, czaturanga. Wdech, kobra, pies z głową w górę. I wydech, pies z głową w dół, druga strona. Wdech, lewa noga, góra. I wydech, lewa stopa między dłonie. Wdech, wojownik pierwszy, napnij prawy pośladek. I wydech, wojownik drugi, na prawą stronę. Wdech, odwróć wojownika, prawa dłoń, prawa noga. I wydech, kąt rozciągnięty, albo baddha parsvekonasana, chwyt za plecami. I wdech, wojownik drugi, powrót. I wydech, czaturanga, dandasana. Wdech, kobra, pies z głową w górę. I wydech, kolana na matę. Na chwilkę odpocznij sobie w dziecku, moi drodzy. Za chwileczkę przygotujemy jeden klocek. Przygotujemy sobie pasek na lewym przedramieniu. I już wykonamy sekwencję z wejściem do rajskiego ptaka, z trikonasany oraz z chwytem za plecami. Czyli co robiliśmy na naszych poprzednich jogach na dzień dobry. Przygotujcie się. Moi drodzy, jesteśmy w psie z głową w dół. Zaczynamy. Szybko wszystkie asany do sekwencji rajskiego ptaka. Miejcie pasek pod ręką w razie czego. Z wdechem prawa noga w górę. Na wydechu prawa stopa do przodu, trikonasana. Klocek dowolną wysokością po zewnętrznej stronie prawej nogi. Dokryj lewą piętę, pięty nie przecinają się. Prostuj kolana, rotuj uda na zewnątrz. Z wdechem lewe ramię w górę, raz. I wydech, oddal barki od uszu. I wdech, zasi pępek, wyciągnij się lewym bokiem ciała. I wydech. I wdech, trzy, zasi pępek, przejście do Ardha Chandrasany. Z wydechem ugnij prawe kolano, lewa dłoń na lewe biodro, klocek największą wysokością do przodu. I wdech, raz, unosimy lewą nogę, półksiężyc. I wydech, oddalaj barki od uszu, trzymaj równowagę. Wdech, dwa, zasi pępek. I wydech, oddalaj barki od uszu, trzymaj równowagę. I wdech, trzy, zasi pępek. I wydech, przyciągamy sobie lewe kolano do przodu. Uwaga, utitahashta padangushtasana. Podkładamy taśmę pod lewą stopę bądź chwyt. Lewą dłonią za lewy paluch, prawa dłoń na prawe biodro. Z wdechem wyprostuj lewą nogę, zasi pępek, raz. I wydech, prosty tułów, nie pochylamy się do przodu.
Wdech 2, zasysaj pępek. I wydech, oddalaj barki od uszu, trzymaj równowagę. Wdech 3, zasysaj pępek. I wydech, parvrita hastapadangushtasana, prawa dłoń na lewy paluch bądź na pasek, skręt w lewą stronę. Wdech raz, zasi pępek, obniż lewe biodro. I wydech, trzymaj równowagę. Wdech 2, zasi pępek, obniżaj lewe biodro. Wydech, oddalaj barki od uszu. Wdech 3, zasysaj pępek, mocny brzuch. I wydech, powrót do centrum. Odstawiamy do tyłu lewą nogę. Baddha Parśva Konasana, splątany kąt rozciągnięty za plecami. Pasek w lewą łapkę, szeroki rozstaw stóp. Prawa dłoń na wewnętrzną krawędź prawej stopy. Zrotuj prawy bark do wewnątrz. Chwyć się za plecami po taśmie, bądź dłonią za dłoń. Wdech raz, zasi pępek, prawe kolano nad kostką. I wydech, oddalaj barki od uszu. I wdech 2, zasysaj pępek, mocne nogi na macie. I wydech, oddalaj barki od uszu. I wdech 3, zasi pępek, mocno chwyć się za taśmę, nie puszczaj, albo dłonią za dłoń. I teraz z wydechem kilka kroczków, bądź jeden kroczek lewej stopy do przodu. Już jesteśmy chwyceni dłonią za dłoń, bądź za taśmę za plecami. Na wdechu unosimy sobie prawą nogę do rajskiego ptaka, odwodzimy prawe kolano do boku, wyrównaj biodra, mostek do przodu. I wydech, oddal barki od uszu, zostajemy, trzymaj się mocno za plecami. Wdech raz, zasi pępek, mostek w górę, proste plecy. I wydech, oddalaj barki od uszu. Wdech 2, zasysaj pępek. I wydech, nie pochylaj się do przodu. Wdech 3, zasysaj pępek. I wydech, oddalaj barki od uszu. Wdech 4, zasysaj pępek. I wydech, trzymaj równowagę na lewej nodze. I wdech 5, zasi pępek, uwaga, możesz odstawić prawą nogę na matę, albo z wydechem uginamy lewe kolano, wracamy do kąta splątanego, weź wdech z chwytem za plecami i na wydechu rozplącz dłonie, chaturanga, pięknie. Wdech kobra, pies z głową w górę i wydech pies z głową w dół. Moi drodzy, druga strona. Przygotujcie taśmę. Następne powtórzenie będzie już bez taśmy. Teraz jeszcze mamy drugą stronę z taśmą na ręku, w razie czego. Ok. Wdech, lewa noga w górę. Wydech, lewa stopa do przodu, do trikonasany, pięty nie przecinają się. Klocek dowolną wysokością po zewnętrznej stronie lewej nogi. Wyprostuj kolana i zrotuj uda na zewnątrz. I wdech raz, zasi pępek, prawe ramię w górę. Wydech, oddal barki od uszu. Wdech 2, zasysaj pępek, wyciągaj się prawym bokiem ciała. I wydech, oddalaj barki od uszu. I wdech 3, zasi pępek, uwaga, do Ardha Chandrasana. Z wydechem ugnij lewe kolano, prawa dłoń na prawe biodro, klocek największą wysokością do przodu. I wdech raz, prawa noga w górze, zasi pępek. I wydech, oddal barki od uszu, utrzymaj równowagę. Wdech 2, zasysaj pępek. I wydech, oddalaj barki od uszu, trzymaj równowagę. I wdech 3, zasi pępek. I na wydechu przyciągamy sobie prawe kolano do przodu. Uwaga, pokazuję Wam wersję z taśmą. Uttita Hasta Padangushtasana. Możecie też ją już wykonać bez taśmy. Taśma pod prawą stopę, taśma w prawej łapce. Lewa dłoń na lewej biodrze. Z wdechem zasi pępek raz. Wypchnij prawą piętę do przodu, prosta prawa noga. I wydech, oddalaj barki od uszu, nie pochylaj się do przodu. I wdech 2, zasysaj pępek, prosta prawa noga. I wydech, oddalaj barki od uszu, nie zaokrąglaj pleców. I wdech 3, zasi pępek, uwaga, parvrita hastapadangushtasana. Z wydechem lewa dłoń za prawy paluch, bądź lewa dłoń na taśmę, skręt w prawo.
I wdech raz zasij pępek, obniż prawy pośladek. I wydech oddalaj barki od uszu, prosty tułów. Wdech dwa, zasysaj pępek, nie pochylasz się tułowiem do przodu. I wydech, obniżasz prawy pośladek, trzymaj równowagę. I wdech trzy, zasij pępek. I na wydechu powrót do centrum, zdejmujemy taśmę, odstawiamy prawą nogę w tył. Uwaga, splątany, kąt rozciągnięty, taśma w prawą łapkę, lewa dłoń na wewnętrzną krawędź lewej stopy, zrotuj lewy bark do wewnątrz, lewe ramię przechodzi pod lewym udem, chwyt mocny za taśmę, bądź dłonią za dłoń za plecami. I wdech raz, zasij pępek, lewe kolano jest nad kostką. I wydech, oddalaj barki od uszu, mocne nogi na macie. Wdech dwa, zasysaj pępek. I wydech, oddalaj barki od uszu. I wdech trzy, zasij pępek, mocno chwyć się dłonią za dłoń za plecami. Nie puszczamy. I teraz z wydechem podejście do rajskiego ptaka. Jeden bądź kilka kroczków. Prawą stopą do przodu, mocno chwyć dłonią za dłoń, bądź za pasek, za plecami, nie puszczaj. Z wdechem unosimy sobie lewą nogę w górę, odwiedź lewe kolano do boku, wyrównaj biodra, równe barki, mostek do przodu i wydech, jesteśmy w rajskim ptaku. Nie puszczajcie dłoni za plecami. I wdech raz, zasysaj pępek, unoś mostek w górę. I wydech, oddalaj barki od uszu, trzymaj proste plecy. I wdech dwa, zasysaj pępek, wyrównuj biodra. I wydech, nie pochylaj się tułowiem do przodu. Wdech trzy, zasysaj pępek, trzymaj równowagę. I wydech, oddalaj barki od uszu. I wdech cztery, zasysaj pępek. I wydech, trzymaj równowagę w pozycji. I wdech, pięć, zasij pępek, uwaga, możesz rozplątać dłonie, odstawić lewą stopę na matę, albo z wydechem uginamy prawe kolano, odstawiamy prawą stopę, powrót do związanego kąta rozciągniętego. Wdech, z chwytem za plecami i na wydechu puść dłonie, puść taśmę, chaturanga. Wdech, kobra, pies z głową w górę. I wydech, pies z głową w dół. Uwaga, powtarzamy ostatni raz całą sekwencję do rajskiego ptaka z klockiem i z pomocami, czyli klocek, pasek dla Was. Jeśli chcecie teraz ją zrobić bez paska, odłóżcie paski. Ja zachowam sobie tylko klocek do Ardha Chandrasany. Spokojnie, powtórzymy jeszcze raz całą sekwencję do rajskiego ptaka. Maksymalnie koncentrując się na oddechu i na każdej asanie. Wersja z paskiem lub bez. Ja pokażę Wam wersję bez paska. Wy możecie spokojnie wybrać. Przygotujcie sobie w razie czego klocki. Wracamy do psa z głową w dół. Przed nami wielki finał, ostatnia sekwencja. Z wdechem prawa noga w górę. Wydech, prawa stopa między dłonie, do trikonasany, proste kolana, rotuj uda na zewnątrz. Prawa dłoń po zewnętrznej stronie prawej nogi. Wdech, lewe ramię w górę, raz, zasij pępek. Wydech, oddal barki od uszu. I wdech, dwa, długi lewy bok ciała. I wydech. I wdech, trzy, zasij pępek. I wydech Ardha Chandrasana, lewa dłoń, lewe biodro, ugnij prawe kolano, prawa dłoń do przodu na klocek. Wdech, lewa noga w górę, Ardha Chandrasana. I wydech, oddal barki od uszu. I wdech, dwa. Zasysaj pępek. I wydech. I wdech, trzy. Zasysaj pępek. Utita Hasta Padangusthasana, wydech, lewe kolano do przodu, prawa dłoń, prawe biodro, chwyt lewą dłonią za lewy paluch. I wdech raz, zasij pępek, prosta lewa noga, prosty tułów. I wydech, oddal barki od uszu.
I wdech, dwa, zasi pępek. I wydech. I wdech, trzy, zasi pępek. Parvrita hastapadan gushtasana. Wydech, prawa dłoń na lewy paluch. Skręt w lewą stronę. I wdech, raz, obniż lewe biodro. I wydech, oddal barki od uszu. I wdech, dwa, zasi pępek. I wydech, prosty tułów bez pochylania. I wdech, trzy, zasi pępek. I wydech, centrum, odstawiamy lewą stopę w tył. Baddha Parsva Konasana. Prawa dłoń wewnętrzna, krawędź prawej stopy, lewa na plecy. Zrotuj prawy bark, chwyć za plecami. Prawe kolano z przodu jest nad kostką. I wdech, raz, zasi pępek, mocny chwyt za plecami, nie puszczaj. I wydech, oddalaj barki od uszu. I wdech, dwa, zasysaj pępek, mocne stopy na macie. I wydech, nie puszczaj dłoni za plecami. I wdech, trzy, zasi pępek, podejście do rajskiego ptaka, nie puszczaj dłoni. Wydech, kilka kroczków bądź jeden lewej stopy do przodu. I na wdechu unosimy sobie prawe kolano w górę do boku. I wydech, równe biodra, równe barki, prosty tułów, nie pochylaj się. Wdech, raz, zasysaj pępek, pełna koncentracja. I wydech. I wdech, dwa, zasysaj pępek. I wydech, oddalaj barki od uszu. I wdech, trzy, zasysaj pępek, równe biodra. I wydech, prosty tułów, nie pochylaj się do przodu. I wdech, cztery. I wydech. I wdech, pięć. Uwaga, wyjście z pozycji. Wydech, ugięte lewe kolana, prawa stopa do przodu, lewa do tyłu. I wdech, Baddha Parsva Konasana, akcent. I wydech, Chaturanga Vinyasa. Wdech, kobra, pies z głową w górę. I wydech, pies z głową w dół. Ostatni raz, druga strona. Wdech, lewa noga w górę. Wydech, lewa stopa do przodu. Trikonasana, proste kolana, zrotuj uda na zewnątrz, lewa dłoń po zewnętrznej stronie lewej nogi. I wdech, raz, zasi pępek, prawe ramię w górę. I wydech, oddal barki od uszu. I wdech, dwa, zasi pępek, długi prawy bok ciała. I wydech. I wdech, trzy, zasi pępek. Ardha Chandrasana, półksiężyc. Wydech, prawa dłoń, prawe biodro, ugnij lewe kolano, lewa dłoń na klocek. I wdech, raz, prawa noga w górę, zasi pępek. I wydech, oddal barki od uszu. I wdech, dwa, zasi pępek. I wydech, pełna koncentracja. I wdech, trzy, zasi pępek, utita hastapadangushtasana. Z wydechem prawa noga do przodu, lewa dłoń, lewe biodro. Chwyt prawą dłonią za prawy paluch. I wdech, raz, zasi pępek, równe biodra. Prosta prawa noga, prosty tułów. I wydech, oddal barki od uszu. Wdech, dwa, zasi pępek, nie pochylaj się do przodu. I wydech, pełna koncentracja. I wdech, trzy, zasi pępek, parvrita hastapadangushtasana. Wydech, lewa dłoń na prawy paluch, skręt w prawą stronę. I wdech, raz, obniż prawy pośladek, zasi pępek. I wydech, oddalaj barki od uszu. I wdech, dwa, prosty tułów, nie pochylaj się. I wydech. I wdech, trzy, zasi pępek, powrót do centrum. Z wydechem wracamy, odstawiamy sobie prawą stopę w tył.
Chwyt za plecami, bada. Parświa konasana, lewa dłoń wewnętrzna, krawędź lewej stopy, prawa na plecy. Zrotuj lewy bark, lewe ramię pod lewym udem, lewe kolano nad kostką. Chwyć się mocno za plecami. Wdech raz za si pępek i wydech oddalaj barki od uszu. I wdech dwa, za si pępek, mocny chwyt za plecami. I wydech. I wdech, trzy, za si pępek, uwaga, nie puszczaj się za plecami, rajski ptak. Z wydechem przejście prawą stopą do przodu, kilka kroczków bądź jeden. I na wdechu unosimy sobie lewą nogę w górę, równe biodra, równe barki, mostek do przodu. Z wydechem wyrównaj biodra, trzymaj równowagę. I wdech raz, zasysaj pępek, nie puszczaj się za plecami. I wydech, proste plecy, oddalaj barki od uszu. I wdech, dwa, zasysaj pępek, mostek w górę. I wydech, nie pochylaj się tułowiem. I wdech, trzy, mocny chwyt za plecami, pełna koncentracja. I wydech. I wdech, cztery, zasysaj pępek, trzymaj równowagę. I wydech. I wdech. Pięć, zasysaj pępek. I wydech, rozprącz dłonie, bądź lewa stopa na matę. Odstawiamy prawą w tył. Bada parśwa konasana, akcent. Wdech, raz, lewe kolano nad kostką. Chwyt za plecami. I na wydechu dłonie na matę. Idziemy sobie do czaturangi. Wdech, kobra, pies z głową w górę. I wydech, pies z głową w dół, trzy oddechy. I wdech, raz, wydech. I wdech, dwa. I wydech. Wdech, trzy. I wydech, kolana na matę. Kładziemy się do siawasany. Możesz położyć sobie klocek dowolną wysokością pod tyłem głowy, przemasować punkty spustowe na potylicy. Możesz też położyć się na płasko bez klocka. Możesz spleść sobie kostki, spleść nogi dowolnie, tak jak czujesz, dłonie na dolne żebra. Dzisiaj podczas siawasany skupcie się na ruchach klatki piersiowej, na ruchach żeber na boki do wewnątrz. Podczas wdechów i wydechów. Jeśli masz klocek pod tyłem głowy, tak jak ja, i chcesz masować punkty spustowe na potylicy, to bardzo delikatnie w niewielkich zakresach ruchu przetaczaj tył głowy po klocku. Klocek nie jest na szyi, ale jest na czaszce. Czujesz takie kujące punkciki jak wbijanie igiełek bądź paznokci w tył głowy. Delikatnie rozprasowujesz je, co jakiś czas zatrzymując się na najbardziej kujących i dociskając, ale bez napięcia w szyi, ok? Możesz zrezygnować z klocka i leżeć całkowicie na macie, na płasko. Skoncentruj się teraz na pogłębianych oddechach. Poczuj, jak z wdechem rozszerzasz klatkę piersiową i żebra, pod dłońmi na boki. Poczuj, jak na długim wydechu zsuwasz żebra do siebie i rozluźniasz tułów. Twoje plecy zapadają się przyjemnie, ciężko w matę. Zostań w naszej wizualizacji tak długo, jak potrzebujesz. Odpocznij. Rozluźnij całe ciało. Widzimy się na następnej sesji jogi na dzień dobry. Życzę Wam miłego dnia, udanej pracy i wyzwań. Dzięki wielkie. Namaste.